Siema wam wszystkim, cześć, witajcie. Właśnie zrobiliśmy rozpoczęcie i powoli ruszamy do portu. Mam parę fajnych pomysłów na kolejne... Poczekajcie chwilę. Matko i córko, co to się wydarzyło tutaj? Ostatnio pisaliście mi, że podoba wam się ustawienie tych kamer, więc troszeczkę jeszcze to ustawienie poprawiłem, ale ustawiłem tak, żebyście widzieli z tej kamery dobrze drogę oraz kawałek samochodu, kabiny w środku, a z tej kamery, żebyście widzieli mnie, moją piękną buzię, żebym mógł sobie do was porozmawiać. Dzisiaj porozmawiamy o takiej ciekawostce, mianowicie o tym, jak to do pracownika, do kierowcy podchodzi szef oraz, oraz jak podchodzili szefowie kiedyś. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, sytuacja wygląda w ten sposób, że proszę ja was, zdarzają się firmy, które nie lubią kierowcom płacić pensji. O co dokładnie chodzi? Ano chodzi dokładnie o to, że teraz już coraz rzadziej, ale bywały firmy, w których kierowca pracował 2, a nawet czasami 3 miesiące i zanim się zorientował, to się okazywało, że przez te 3 miesiące pracował za darmo, bo szef nie chciał mu do końca pensji wypracowanej zapłacić. Albo wręcz wypłacał mu jakieś śmieszne kwoty, po prostu oszukując tego kierowcę. Dzisiaj słyszałem właśnie, właściwie to wczoraj słyszałem na radiu, kierowca się żalił, że pracował w jakiejś firmie, że teraz może dużo nie zarabia, ale przynajmniej do 10 ma pensję, a kiedyś pracował w firmie, to 2 miesiące pracował i pensji nie odebrał. Pierwsza sytuacja, znaczy moje takie pierwsze spostrzeżenie jest takie, że no kurde, jak nie odebrałeś pensji za swoją pracę, to należy ci się te pieniądze, tak? Już nie pomijając to, czy szef cię tam, nie wiem, wyliczał w jakiś inny sposób, że stwierdził, że jednak mniej ci zapłaci, to akurat tam mniejsza o to. Ale te pieniądze jak najbardziej ci się należą, nie? Słyszałem o takie historie, że kierowcy jak tam wyjeżdżali gdzieś dalej, to dopóki pieniądze na koncie się nie znalazły, no to no sorry szef, pieniędzy nie ma, no to zaraz nie będzie paliwa w zbiorniku, a i samochodu możesz nie odnaleźć. Wiecie, no kierowca dysponuje dość dużym kapitałem szefa, kiedy jest w trasie, więc to jest ryzykowna gra, nie płacić kierowcy. Pomijając fakt, że teraz się po prostu zmieniły te systemy, przepraszam was, zmieniły się te kombinacje przewoźników, no bo kiedyś faktycznie przewoźnik kombinował, żeby tam bywały różne dziad transy i starały się zrobić bardzo brzydko dla tych kierowców. Teraz to boją się o kierowców jest dużo mniej. Rynek pracy się polepsza, jeżeli chodzi o pracownika. Więc kierowcy już nie muszą się tak bardzo bać tego wszystkiego. Ale jednak zawsze pozostaje ryzyko, że jakaś firma nieuczciwa się trafi. Poczekajcie chwilę, bo tu mamy rondo. Roundabout. Go, 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 go! No, tak jak wspomniałem, istnieje takie ryzyko, że taka firma się trafi. Ja już o tym wspominałem, ale powiem wam, jak ja do tego podchodzę. Tym bardziej, jeżeli jesteście świeżymi kierowcami, to warto na to coś zwrócić uwagę. Opowiem wam najpierw, jak ja do tego podchodzę oraz opowiem wam historię, jak mnie kiedyś szef oszukał. Mianowicie, pierwsza podstawowa sprawa, jeżeli przychodzicie do pracy, wyjechaliście, ogólnie zacznijmy od tego, że praca kierowcy jest w ogóle innym systemem pracy niż jakikolwiek inny system. W sensie, że tu nie pracujemy przez miesiąc, tu nie pracujemy na, wiecie, jak w jakichś innych systemach, tylko można powiedzieć, że od wykonanego dzieła. Jeżeli jeździmy w transporcie międzynarodowym, to naszym wykonanym dziełem jest przewiezienie ładunku z punktu A do punktu B, bądź zrobienie całej trasy, w której tam jest kilka punktów do ogarnięcia. No i biorąc to pod uwagę, możemy rozliczać się z szefem po trasie. Oczywiście szefowie nie lubią rozliczać się po trasie, no bo to się wiąże z tym, że będą musieli często nam płacić pieniądze, a lepiej dla szefa jest, jak te pieniądze leżą w kieszeni, bo jeżeli szef przetrzyma przy, powiedzmy, 50 pracownikach, przetrzyma ich wszystkich pensje przez miesiąc i dajmy na to, że jednemu kierowcy płaci 5 tysięcy, tak upraszając to bardzo wszystko, nie? Czy mam 50 kierowców, każdemu płaci po 5 tysięcy, to jest 250 tysięcy. Dobrze policzyłem? Nie wiem, czy dobrze. 5 razy 5, 25, dobrze, 250 tysięcy. Więc
mając 250 tysięcy miesiąc dłużej, on jest w stanie, jeżeli będzie tak przez kilka lat przeciągał te wypłaty, on jest w stanie za 250 tysięcy wziąć nie jeden leasing. Rozumiecie, co chodzi? To jest takie po prostu płynność finansowa przedłużona. To jest bardzo fajna opcja. Dajcie mi sekundę, zaraz zmienimy tylko okulary, bo trochę pod słońce zasuwamy. Ach, wszystko żyje. O, teraz jest lepiej. Better. It's better. Więc szef ma wtedy dużo większą płynność finansową. No i nie płaci nam tych pieniędzy. Ale moi drodzy, powiem wam uczciwie, że ja to ładnych parę lat do tyłu, jak jeszcze to nie było tak bardzo dopuszczalne, bo wtedy kierowcy wisieli na płotach, jak to się mówiło. Ale ja zawsze starałem się wybrać pieniądze, nie całe, co prawda, bo całych mi szef nigdy nie oddawał. Zaraz po kółku, znaczy przeważnie nigdy, ale fajna fura. Ale starałem się te 80% w cudzysłowie, na pewno więcej jak 60, a mniej jak 80. No powiedzmy w tych granicach się mieściłem. Czyli jak pojechałem, zrobiłem kółko za, dajmy na to 2000, to przychodziłem i ten 1500 zł starałem się wybrać, żeby te 500 zł było u szefa, żeby wiedział, że jeszcze mam, ma ten sznurek, na tym łańcuchu jestem, żebym gdzieś nie odszedł. Ale żebym ja większość pensji miał przy sobie, znaczy się zabierają ze sobą. No i tłumaczyłem to różne sposoby, że wiecie, że mam dziecko w domu, że kredyt wziąłem, że 2 miesiące nie pracowałem, mam po prostu pozapożyczany, jestem, muszę poddawać. No powodów jest 1000, żeby to wytłumaczyć, ale podstawowym pretekstem jest to, że to są wasze pieniądze. Jeżeli przyjechaliście z trasy, to są wasze pieniądze. Macie je już zarobione. Więc jak najbardziej szef mógłby i powinien właściwie, jeżeli macie taką potrzebę, wypłacić wam te pieniądze. Ja osobiście wolę, jak mi płaci szef do 10, jak to się mówi, bo no wolę po prostu całą kwotę wybierać jednorazowo, wtedy łatwiej jest zarządzać budżetem domowym, bo jeżeli wybieramy po trochu, to te pieniądze się rozchodzą. Ale to jest kwestia budżetu domowego, jak tam komu pasuje, nie? I po prostu teraz tak pasuje, pomijając fakt, że pracuję już nie rok i nie dwa w jednej firmie i mam zaufanie do swojego szefa, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. A chciałem nawiązać wam, momencik, napiję się trochę whisky. A, mocna. Znam komentarz, że na chore gardełko to dobry jest przepukać alkoholem. Także polecam. Trochę pali, ale jest git. No i sytuacja, w której szef mnie kiedyś sam wziął i oszukał tak perfidnie, to była sytuacja, jak robiłem jeszcze na busie. Ja wtedy młody i głupi, ja zresztą nigdy nie jakoś tak okoniem nie stawałem w żadnej sytuacji, więc wolałem czasami machnąć ręką, jak się denerwować niepotrzebnie. No, teraz z wiekiem czasu uważam, że powinienem po prostu, brzydko mówiąc, wyjść w ryj swojemu ówczesnemu szefowi. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że pojeździłem 3 miesiące u przewoźnika. Za pierwszy miesiąc odebrałem pensję kiepską, ale odebrałem. Za drugi miesiąc odebrałem kiepsję odebrałem za drugi miesiąc, czyli kiepską pensję. Takie nowe słowo. Kiepska pensja to jest kiepsja. Więc odebrałem kiepsję od swojego szefa, ale była no, chyba 3000 na busie zarobiłem, nie? Przy 22 tysiącach kilometrów. Jakoś tak. Czyli nie były to duże pieniądze, no ale tyle zarobiłem. No i pojeździłem trzeci miesiąc, trzeciego miesiąca się zwolniłem, powiedziałem, że już nie jadę w trasę. Pensji oczywiście nie wybrałem od razu, tylko tam się umówiłem, że któregoś dnia przyjadę. Jak już jechałem, to szef mówi, były szef już wtedy, że ty słuchaj, dzisiaj to nie, bo coś tam, jakieś urodziny robię, tam ściema. Ja mówię, no ale ja muszę pieniądze mieć, nie mam za co żyć, no jak, no. I pojechałem wtedy na tą firmę. W samochodzie dwóch dużych kolegów zostawiłem, totalna głupota, mogłem zabrać ich ze sobą, podejrzewam, że inaczej rozmowa by wyglądała. Poszedłem się rozliczać i wtedy za moją miesięczną pracę dostałem 900 zł, bo samochód dużo spalił, bo miałem jakieś tam uszkodzenie, drzwi przyrysowałem, bo ta trasa była tańsza, a sytuacja wyglądała w ten sposób, że jednego miesiąca zrobiłem trasę do Anglii z jakiś tam eksport. Dokładnie z punktu A do punktu B konkretny ładunek, a w przyszłym miesiącu zrobiłem dokładnie to samo z punktu A do punktu B konkretny ładunek, ta sama firma. I w pierwszym okazało się, że fracht był za 900 euro, a w drugim był za niecałe 600. Także tu czołg. Nie wierzę w takie rzeczy. Tak to wszystko sobie poprzeliczał, podrukował, że wyszło mu 900 zł pensji dla mnie za miesiąc pracy.
Człowiek głupi wziął pieniądze, podziękował i wyszedł, a powinien nie podziękować, tylko się odwinąć i by było wtedy może więcej porządku na tym świecie. No ale, ja na to was uczulam, nie dajcie się w ten sposób zrobić, bo jeżeli wam auto dużo spaliło, to jest wasz problem czy szefa problem? Jeżeli auto dużo pali, znakiem tego, że coś jest nie tak w aucie. W ciężarówkach, jeżeli auto dużo pali, to się zakłada sondy, zakłada się różne przepływomierze i wiadomo, że auto dużo pali. Zresztą teraz nowe samochody to mają połączenia z komputerem, z satelitą, bo miało to tyle, ile spali, tyle jest na wydruku miesięcznym ze Scanii. Jeżdżę Scanią, także u mnie to wszystko idzie w system. I tak jak teraz mi komputer pokazuje, 31 i 2 i 3 prawie, ale duże, norma. 31 i 3 litra pokazuje. Tyle samo szef będzie miał na wydruku z komputera, z systemu. Także ja tutaj mogę o tak zrobić, ręce umyć. Nie mam się czym martwić, tak? Bo jeżeli nawet jest wysoka norma, no to jest wysoka norma. Jechałem pod wiatr czy coś. Wiecie, no zdarzają się takie sytuacje. Nic nie poradzisz po prostu. Nic nie poradzisz. Także ja już skreślam z tej listy spalanie. Dodatkową rzeczą to są uszkodzenia. Uszkodzenia towarów. Są uszkodzenia towarów. W transporcie się zdarzają. Wtedy pisze się protokoły. Uszkodzenia pojazdów. Na to was uczulam. Jeżeli chcecie mieć głowę spokojną przy uszkodzeniu pojazdu, jeżeli troszkę znacie szefa i tam wiecie, że możecie się dogadać, no to jest inna sprawa. W sensie, że na przykład kiedyś miałem taką sytuację, że miałem stłuczkę i żeby nie pisać tych papierów, żeby te ubezpieczenia, tam te zniżki nie poleciały, to po prostu zapłaciłem 200 zł, no bo poniekąd była moja wina. No, dajmy na to, że moja wina, bo to w ślepej strefie z osobówką się przetarłem i no, moja, no bo nie widziałem, nie? Więc dałem chłopakowi 200 zł, bo ta tylko lekka obcierka była w Golfie, trójce, tam mało ważne prawie, że mówiąc. U mnie nie było śladu, bo oponą go tknąłem. Znaczy podobno, on miał do mnie pretensje, że ja go nie widziałem. Ja nawet nie wiedziałem, że w niego uderzyłem, bo po prostu przytarłem go lekko oponą. Ale dałem mu 200 zł i po prostu przyjechałem na firmę, to jeszcze z szefem podzieliłem tą kwotę, bo mówię, no mogliśmy napisać papier i co, i tylko zniżki by poleciały, tak? I kupa biegania z tym wszystkim. To szef mi jeszcze pół na pół żeśmy podzielili, to szef mi jeszcze 100 oddał. Tak to rozwiązałem. Ale jeżeli nie wiecie do końca, jak z szefem wchodzić w rozmowy w takim temacie, boicie się, że będzie chciał was wydymać, piszcie protokoły, piszcie, czy policję wzywajcie, czy nawet no, policja jak przyjedzie, to wam wypisze mandat, nie, w Polsce. Ale jeżeli obawiacie się, to jak najbardziej policja, jak nie, to protokoły sprawczy do ubezpieczalni. Ubezpieczenie wtedy będzie płacić, a wy będziecie czyści. Wtedy nie powie wam szef, ty zrobiłeś szkodę na 4000 zł. Przykro mi, pensji nie zarobiłeś w tym miesiącu. Nie ma takiej opcji. Masz ubezpieczenie, proszę bardzo. Po to ubezpieczenie jest. Także drugą rzecz z listy, jeżeli chodzi o pensję, skreślam. Trzecia sprawa. Frachty. W ogóle już nie płaci się od frachtów. Znaczy nigdy się nie powinno płacić od frachtów, od wysokości frachtu. Ale no, czasami się zdarzają takie sytuacje. Szef wam mówi, że pojechaliście za tyle, a pojechaliście za inną kwotę. Twardo, chcijcie fakturę i to nie, że jutro wam pokażę, tylko przyjechaliście, gada tak, od razu mi pokazuje fakturę, bo ma tą fakturę, a jak nie, to niech wam pokazuje zlecenie, bo fakturę to ja też mogę sobie w Paincie narysować i wydrukować i nikt nie zobaczy różnicy, że to jest jakaś podruba, nie? Nie takie rzeczy się na komputerze robiło. Tak więc trzecią rzecz skreślam. Czyli jeżeli umawiacie się na pensję z szefem, pensja może być różna. Najlepsza pensja, najbardziej prawna, to jest pensja na zasadzie diet, nie? Na zasadzie wypracowanych godzin ewentualnie. To jest jak najbardziej prawna pensja, no ale bardzo często się spotyka jeszcze z takimi systemami, że na przykład od kilometra płacą, albo na przykład płacą od frachtu. Kiedyś jak jeździłem, to od frachtu płacili 12%, nie wiem ile teraz płacą, nam zależy od firmy, 11, 12, 10, czasami 10% wychodziło lepiej niż 12 w innej firmie, bo po prostu firma miała umowy podpisane bezpośrednie i dobry hajs brała, więc 10 wychodziło lepiej. Czasami są procenty od frachtu. Fracht, czyli zapłata za usługę przewiezienia towaru. To jest fracht. Tak w takim skrócie telegraficznym. O, dojeżdżamy do korka bardzo fajnie. Czyli płacą nam w ten sposób od frachtu, czyli jeżeli firma zarobiła, to firma wypłaciła, jeżeli firma nie zarobiła, to nie wypłaciła. To jest bardzo... Co tam się stanęło? Aha, coś tam wyświetlili. To jest bardzo kiepski system, bo... Znaczy kiepski, no...
tak jak mówię, jeżeli firma ma robotę z pierwszej ręki i nie stoicie, tylko jeździcie, to też jest dobre, nie? W jakiś sposób, nie? Że po prostu bardziej się po prostu czasami opłaca, nie? Czasami zarobicie zamiast szóstki, czy tam, nie wiem, no tak, dajmy na to zamiast szóstki na dietach, to zarobicie 7,5, bo wam lepiej wychodzi od frachtu, nie? Chociaż z reguły grabią do siebie, także jak szef przelicza, to przelicza tak, żeby jemu wyszło dobrze. Więc mamy płatności od frachtu i mamy płatności od kilometra. Jeżeli chodzi o kilometry i szef nie jest popierdzielony, bo czasami zdarzają się sytuacje, że szef mówi, ale tutaj nadpisuje kilometry to auto, albo no ale to drogi złe wybierałeś, mogłeś krócej jeździć, no to świadczy o szefie, tak? Wiemy, co zrobić w takiej sytuacji, przynajmniej ja bym wiedział, co zrobić. Ale jeżeli mamy sytuację, że wszystko się zgadza, to mamy proste liczenie. Koniec miesiąca, spisujemy licznik, odejmujemy ten licznik, od tego licznika odejmujemy ten, co spisaliśmy na początku miesiąca, wychodzą nam kilometry, wychodzi nam, nie wiem, 10 tysięcy kilometrów, mamy ustalone, dajmy na to 40 groszy z kilometra, proste, zarobiliśmy 4 tysiące. Do tego powiedzmy podstawa, jeżeli jest płacona, no to mamy, nie wiem, 5 tysięcy, tak? A jeżeli podstawa nie jest płacona, tylko same kilometrówki, no to mamy same kilometrówki, no to wtedy mamy 4 tysiące, tylko że to też jest mniej więcej tak liczone, że w zależności od tego, jaką robotę się wykonuje. I tutaj ważna rzecz, żeby wam powiedzieć, a propos roboty, jak on się wykonuje, mamy różnego rodzaju roboty, różnego rodzaju wtedy są kilometry. Mianowicie, na przykład zdarza się, że płacą 55 groszy z kilometra, czyli super stawka, 55 groszy z kilometra i do tego jeszcze podstawa. Czyli kurde, no nieźle, nie? Ale okazuje się, że przychodzicie do firmy, a firma robi taką robotę, że więcej się stoi niż jeździ, bo stajecie pod rampami, no tak jest system ustawiony. No i wtedy wasza pensja wygląda w ten sposób, że wyjeżdżacie, nie wiem, 7 tysięcy kilometrów, tak? No to jak wyjedziecie 7 tysięcy kilometrów razy 55 groszy, szybkie pytanie, szybka zagadka, napiszcie w komentarzu, ile to jest, nie chce mi się liczyć. No, to nam wychodzi, proszę was, ile? 3,5-4, no około 4 tysięcy też, tak? To jest pensja na kraju, no plus podstawa, wychodzi piątka. W zaokrągleniu, bardzo dużym skrócie, nie? To wszystko liczę, także nie miejcie do mnie pretensji. A na przykład macie zapłacone 35 groszy z kilometra plus podstawa, może nawet wyższa podstawa, jeżeli dobrze dogadacie temat, i jeździcie na trasach Polska-Hiszpania, dajmy na to. No to jesteście w stanie zrobić Polska-Hiszpania, nie wiem, 14 tysięcy kilometrów to powinien być standard, tak? 12 na pewno, a 14, no trzeba było sprawdzić, czy się da, ja nie wiem, na Hiszpanię już dawno nie jeździłem, powiedzmy, że się da, jeżeli wszystko jest poustawiona robota tak, jak trzeba. Czyli macie 14 tysięcy kilometrów razy 35 groszy z kilometra. Ile to jest? Napiszcie mi w komentarzu. Gdzie tą Jaricką wjechałeś? Także to poruszyliśmy. Dwa systemy płatności mamy, tak? Mamy system płatności taki, no, znaczy systemów płatności mamy dużo więcej, ale jeden z systemów to jest właśnie płatność od kilometra, inny system to jest płatność od frachtu. To są ogólnie bezprawne systemy, ale bardzo często stosowane w transporcie. A taki system, który jest według mnie najuczciwszy do kierowcy, ale nie do końca w niektórych systemach opłacalny, bo taka jest prawda, że czasami po prostu nie opłaca się mieć za godzinę, jeżeli macie dobrze poustawianą robotę. Powiem tak, jeżeli przychodzicie do firmy, to najlepszym systemem jest system na dietach albo na godzinach, no bo nie wiecie, jaka robota jest, a jak ustalacie godziny, to wiecie, że wypracujecie 2 tygodnie, to dostaniecie odpowiednią ilość pieniędzy za tą pracę, czy wyjechaliście, czy wystaliście. Ale jeżeli już znacie pracę, jaka jest, albo tam z pewnych źródeł macie potwierdzenie, to czasami lepiej po prostu pracować, dajmy na to, od kółka na przykład, o, bo to też się czasami zdarza. Płatność pensji od kółka, czyli robi się stałe trasy, powiedzmy Polska-Hiszpania albo Polska-Anglia i dajmy na to, że mówi, dobra, jedzie Polska-Anglia, ja ci za Polska-Anglia płacę, no nie wiem, 2000 zł dajmy na to, tak? Albo 1800 zł, albo 1600 zł. Taka jest kwota, nie? No i ale dobra, ale daleka Anglia czy bliska Anglia, różne systemy widziałem. Czasami jest tak, że za Londyn to jest już daleka Anglia, a czy to jest dalsza, a na przykład za Manchester to jest jeszcze dalsza, a czasami widziałem takie systemy, że Anglia to jest Anglia, bo dzisiaj przyjedziesz do Londynu, a jutro pojedziesz za Manchester. Po prostu mieszają te systemy. I jest jedna uśredniona stawka, tylko wtedy trzeba pilnować, żeby nie zostać wydymanym przez spedycję. No i tyle, no. Takie są systemy. Ale zobaczcie, jak odbiegłem od tematu. No ale to jest temat o oszukiwaniu, tak? Oszukiwaniu przez szefa. Kolejną rzeczą, którą warto poruszyć, o, będzie taki temat dzisiejszy, oszukiwanie przez szefa. Kolejną rzeczą, którą warto poruszyć, jest różnego rodzaju obciążanie kierowcy za uszkodzenia.
Moi drodzy, ja często stosuję takie powiedzenie, a czy może nie za często, ale przykleiło się do mnie i go używam, kiedy jest taka potrzeba, że jakby auto stało na placu, to by się nic nie stanęło. Nic by się nie stało temu pojazdowi. Bo chociaż to też nie jest prawda, bo i na placu widziałem, jak niejedne rzeczy się działy. Sam kiedyś przerysowałem auto na placu, albo bramę przewaliłem. Historii. Ja tak jestem pirat drogowy, ja dziś nie umiem tak w ogóle, więc ja teraz na jakiś czas mam takie coś, że coś naodwijam, nie? Można by było niejedną historię opowiedzieć, może kiedyś to nagram. A, napiszcie mi w komentarzu, czy chcielibyście historię, jak to Kempa Tracker rozpieprza wszystko naokoło. Ale dzisiaj wulgaryzmów używam dużo. Jeżeli chodzi o takie systemy, że coś tam uszkodziliśmy po drodze, to nie dajcie sobie wmówić, żeby wam szef coś obciążał was. Ja to widzę w ten sposób. Przyjeżdżam, zrobiłem szkodę. Zrobiłem szkodę na, no nie wiem, 10 tysięcy. Dajmy na to. To jest strasznie duża szkoda. Przy takiej kwocie to już powinno być, na pewno 100% powinno być ubezpieczenie, ale dajmy na to, że zrobiłem szkodę na 10 tysięcy, tak? Nie wiem, wjechałem na drut kolczasty i rozwaliłem wszystkie opony. Nie wiem, teraz wymyślam, tak? Przyjeżdżam na bazę i szef mówi, no dobra, no ale jesteś debil, to ty zrobiłeś taką szkodę, ubezpieczenie za to nie zapłaci, bo to jest twoja wina, wjechałeś te szkody, nikt nie powinieneś tam wjeżdżać, nikt ci tego zrobić nie kazał. Będziesz mi teraz oddawał te 10 tysięcy. Albo na przykład za mandat, nie? Jakiś taki nie z naszej winy oczywiście, bo jeżeli sami nabroiliśmy, dajmy na to, nie wiem, jechaliśmy ciągiem 6 godzin, zrobiliśmy pauzę 20 minut i znowu jechaliśmy 6 godzin, no to czyja to jest wina? Nasza, tak? Więc to my płacimy za taki mandat. Ale jeżeli jest wina ze strony szefa, no to sorry. Ale wracając do tematu. Szef mówi, no zrobiłeś taką szkodę, ja ci będę teraz potrącał, no żebyś z głodu nie umarł, po 2000 z pensji. Co miesiąc. No ale firma jest w miarę taka, że tak powiem, sensowna, podoba wam się. Firma jest w miarę sensowna, podoba wam się, więc chcielibyście zostać. Przychodzi do pensji, szef wam zabiera 2000. Ja osobiście pierwszym manewrem, jakim zrobił, spakowałbym się z samochodu i wyszedł, wyjechał do domu po prostu, nie pojechał w trasę, bo nie uważam, żebym był w jakiś sposób, że powinienem być w jakiś sposób pociągnięty do odpowiedzialności finansowej, po prostu. Tyle w temacie, że no niestety, no, moja pensja to jest moja pensja, ja wypracowałem godziny i to są moje pieniądze, a różnego rodzaju szkody, no to no ponosi ubezpieczalnia, bo do tego jest, tak? Mamy auto kasko, mamy OC, mamy OCP, czyli ubezpieczenie transportowe takie. To wszystko jest, zaraz będę strąbiony, podejrzewam. To wszystko jest zrobione po to, żeby, wiecie, żeby nam się po prostu żyło bezpieczniej, tak? Tak samo jak w osobówce macie ubezpieczenia różnego rodzaju. Po to są, żeby nie ponosić ryzyka za dużego. Więc przychodzi szef i tłumaczy wam, że rozwaliliście zbiornik. Zdarzyło się. Co zrobisz? Niestety, prowadzenie firmy transportowej wiąże się czasami z kosztami różnego rodzaju, no i życie. Patrzę, nie wiem czy widzicie przed nami tego Mercedesa, jakoś bardzo dziwnie jeździ. Tak to grzał, ale to jak ciężarówką chce zmienić pas, to nie pozwala wjechać. Bardzo panu przeszkadza, że ciężarówka jedzie środkowym pasem. Pan, co zrobisz? Więc tak podsumowując, jeżeli chodzi o to wszystko, to pamiętajcie o tym, że jeżeli przyjmujecie się do pracy i jest ryzyko, że szef nie będzie z wami uczciwy, to nie dajcie się robić w balona. Są firmy na tym świecie, które was przyjmą i to nie jedna i nie pięć, tym bardziej, że teraz kierowców brakuje, więc trzymajcie się swoich zasad i nie dajcie się oszukać. Takie moje spostrzeżenie w tym temacie. A zaraz nagram drugi film, do którego też was zapraszam. Będziemy mówić o pojazdach autonomicznych. Trzymajcie się. Cześć.